Kończąc rząd trzeci, zrobiliśmy już tutaj, mamy takie, zostały nam tutaj cztery, tu robimy jeszcze dwa. Nawijemy dwa razy i tu w ten ostatni robimy jeszcze jeden dodatkowy słupek. To wcześniej wspominałam o tym, że musimy to niestety trzymać, znaczy niestety trzeba trzymać prosto. I teraz tak, znowu robimy raz, dwa, trzy, cztery. Przewracamy na drugą stronę. Tak, nie jestem trochę pewna, ale sąsiad tutaj odpala motor mi pod oknem i może tak, taka jestem, prysnęła mi gorąca woda z gara. Dobrze, robimy. Rząd czwarty. Rząd czwarty będzie generalnie bardzo podobny, czyli znowu robimy cztery, tym razem zaczynamy tutaj, czyli tak, tu mamy jeden, czyli tu jeszcze nawijamy dwa razy i zrobimy jeszcze dwa. To jest rząd czwarty. Mi się ta nitka tak gdzieś tu pogubiła. Raz, dwa, trzy. Trzy. I teraz tak, znowu dwa. Nie wiem, czy dobrze widać. Czyli tak, tu byliśmy z poprzedniego rzędu. Jeszcze dwa, dwa. I teraz znowu raz. Jeden pierwszy podwójny. Drugi podwójny. Drugi podwójny, trzeci podwójny. Trzeci podwójny. Ok. I znowu raz, dwa. I jeszcze raz nawijamy. I znowu trzy. Ja wam pokażę ten pierwszy początek, a potem w następnej po przerwie pokażę wam, jak zakończamy ten i jak robić dalej. Na razie rząd czwarty. Rząd czwarty zrobiliśmy już w tej chwili trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli robimy jeszcze jeden, bo w tej chwili zwiększamy tego pajączka, czyli musimy zmniejszać tutaj. Dwa razy nawijamy i robimy tutaj tak. Raz, dwa, dwa. Jak mi już ręce wyzdrowieją tego gotowania nieszczęsnego, to będzie to wszystko łatwiej wyglądało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz robimy te 13, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Czyli mamy teraz tak. Tu mamy ten śmieszny taki ten. I teraz mamy tak. Widać? Widać. Raz, dwa, trzy, cztery. Znowu wcześniej 13. I teraz, teraz będzie ciekawy, bo będzie tak. Jeden półsłupek bez nawijania na ramieniu. Potem wbijamy się tutaj półsłupkiem bez nawijania w środek. I znowu z spodu taki nawijany bez nawijania półsłupek. Także w tej chwili już na tym pajączku mamy trzy oczka. I teraz robimy 13. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. I teraz znowu to samo. Ta sama bajka od początku. Proszę zobaczyć. To już to będzie nam bardzo fajnie wyglądało. Jak to wszystko się już fajnie po. Nie wiem, czy po. I teraz tak. Czyli tak. Raz. Tak. Trzy podwójne, dwa przerwy, trzy podwójne, dwa przerwy, trzy podwójne, dwa przerwy, trzy podwójne, czyli cztery. Tu robimy już tak pod skosem. 13 pod ramieniem, w środku, za ramieniem, następne 13. I teraz tu już będziemy się wbijać znowu. Tu raz, dwa, trzy. Tu już będą trzy. To były cztery, ale to nieważne. Tutaj w tych środkach będą już trzy. Raz, dwa, trzy. Znowu to samo. Pamiętajmy tylko, żeby zostawić tutaj, żeby były przerwy. Czyli tutaj. Tak? I to jest cała filozofia, znowu się powtarzam, rzędu czwartego. I proszę zrobić do końca. A my spotykamy się w rzędzie piątym. Na razie. Kończymy rząd czwarty.
czwarty, robiąc tutaj ostatnie trzy. Cztery na końcu. Obwijamy. Odwracamy. Ok. Now. Trzeba zrobić dwa dodatkowe. Rząd piąty. I teraz tu w następnym wbijamy się znowu z trzema podwójnymi. Trzy podwójne. Dwa przerwy. Widzicie, to bardzo zaczyna dobrze wyglądać nawet, tak? I w tym piątym, moi drodzy, zrobimy trzy. Czyli raz, dwa, trzy. Znowu 13. Znowu wbijemy się pod ramię. Tu będzie chyba już teraz 5 w tym. Tak, będzie przed ramię, potem będą trzy w środku i za ramionem. Pajączek, znowu 13 i znowu mijamy 1. I to jest cała filozofia. Nie wiem, czy zwróciliście już uwagę, że te boki to jest zupełnie inna historia niż te środki, bo tutaj my sobie robimy takie, ja to później wam może pokażę wam teraz, żebyście mieli w ogóle jakieś takie pojęcie, co my tutaj robimy. Nie wiem, czy widać dobrze. Czy widać dobrze? Widać. Czyli tak generalnie te boki, to są te pajączki, które my teraz tworzymy. My jesteśmy teraz na raz, dwa, trzy, czwartym rzędzie zaczynamy, piątym, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu. Nie tu. Matko, bo to jest w ogóle w drugiej stronie. I teraz tak, kończąc rząd piąty, tutaj, bo zostało nam trzy. Robimy jeszcze dwa. Jeszcze dwa. I tutaj nawijamy dwa razy. I tu w tym ostatnim, pod ostatnim wbijamy się z jeszcze jednym. Tak? Jeszcze jednym. Podwójnie nawijanym. Następnie robimy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Odwracamy naszą robótkę. Jesteśmy w rzędzie szóstym. Rząd szósty będzie podobny. Czyli generalnie, że mamy już jeden, teraz musimy zrobić drugi i trzeci. Drugi podwójnie nawijany. I trzeci. Tak? Znowu. Dwa. I tutaj w tym rzędzie szóstym tu zrobimy jeszcze dwa. Tak? Widać? Ja jeszcze z wami chwileczkę przerobię i zaraz wam wszystko wytłumaczę. Podwójnie nawijany. I tutaj raz. Dwa. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Ciężko mi się robi na tym kordonku. Nie wiem czemu. On jest taki bardzo mało elastyczny. W ogóle nie jest elastyczny. Ja lubię, jak jest taki bardziej. Nieważne, robimy. Dwa. Trzy. Czyli tutaj już będzie tylko trzy, bo ponieważ dalej powiększamy naszego pająka, tak? Czyli teraz już robimy 13, a potem będzie 13, a potem powinno być ich 7, tych półsłupków i znowu 13 i tutaj dalej już w tych, tu będzie tylko pojedyncze, ok? Czyli tak, w tej momencie po tych trzech robimy 13, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
Gdzie to jest? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I teraz tak wbijamy się pod ramię znowu półsłupkiem, bez nawijania, takim zamykającym w sumie półsłupkiem. Bez, nie wiem, czy to są półsłupki, czy półsłupki bez zawijania, tak ciężko. 3, 4. W każde po prostu wbić się i zrobić półsłupkiem bez nawijania. A tu pod koniec trzeba znowu, pamiętajcie, żeby dobrze się wbić, żeby nie wbić się na przykład w ten, bo potem wyjdą takie dziwne kształty, w ten ostatni zawsze, ok? I teraz tak, znowu 13, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13 i tu wbijamy się, tu jest tylko raz. Już tu to z wami chwileczkę przerobię. Jeden taki, jak to się mówi, jeden wachlarzyk z trzech podwójnie nawijanych słupków. I znowu, raz, dwa, trzy i to będzie 13 tutaj znowu. Czyli tak, moi drodzy, czyli tak. Czyli tak, to się wszystko nam naprostuje. Czyli tak, w rzędzie szóstym, tutaj są już trzy, tutaj ten pajączek zaczyna mieć ręce i nogi, tak? Czyli tu będzie w sumie chyba 7 ich jest. Zobaczycie, jak wam idzie. Pod ramieniem, potem każdy jeden słupek i ramię. I znowu, i tu będzie już tylko jeden. Czyli tak, po pajączku tu będzie tylko jeden, bo robimy sobie ten trójkącik tutaj pierwszy. Potem one się zmienią nam w rąby. I tutaj znowu 13 pod pajączkiem, przez pajączka 13, 1, 13. I tak do końca. I spotkamy się pod koniec rzędu szóstego. I zaczniemy rząd siódmy razem.